konkretnej prawicy i korzystając z okazji Bożego Święta, chcielibyśmy wypowiedzieć się na temat obecnego systemu, jak bardzo nas okrada i jak bardzo nie pomaga nam w uzyskaniu pracy i jakiejkolwiek działalności. Na początek chciałbym, aby pan Jan Reichel powiedział nam o swoich doświadczeniach z urzędem skarbowym, nie wiem, z ZUS-em, z biurokracją w tym kraju. Zapraszam. Dzisiaj mam szczególny dzień w swoim życiu. Otóż dokładnie za 10 minut, kiedy mi bije godzina 12, w 1950 roku przyszedłem na ten świat. Szanowni Państwo, widzicie, że tutaj nową prawicę reprezentują młodzi ludzie. 120 parę lat temu robotnicy i proletariusze wystąpili przeciwko właścicielom ich majątku. 100 lat były i rewolucje, były i pochody pierwszomajowe, były, proszę Państwa, wszelkiego rodzaju ruchy i co się okazało? System, który chcieli lansować i zniszczyć wolny rynek i przedsiębiorczość i własność prywatną, zbankrutowała. Dziś ich nie ma. Dzisiaj ich przy nas nie ma. I obiecują Wam nadal gruszki na wierzch. Otóż ci młodzi ludzie, kongres nowej prawicy, Szanowni Państwo, zwraca się do Państwa z podstawową zasadą. Bronimy wolnego rynku. Po 100 latach różnych rewolucji, monopoli, wolny rynek bronić. Bankrutuje socjalizm. No na nieszczęście Europą nadal rządzi, na nasze nieszczęście nadal rządzi socjalizm. Ale naszym zadaniem Kongresu Nowej Prawicy jest obrona zasad wolnego rynku. Bo co? Jaki jest cel ma gospodarka? Celem gospodarki, Szanowni Państwo, jest dobrobyt obywateli. Potęga i rozwój państwa. Aktywna walka z nędzą i bezrobociem. Celem państwa jest umożliwić nam kumulację kapitału, jak również zachować święte prawo własności. I tutaj ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj ze mną stoją, tego się domagają. Oni dziś są bez pracy, są po wyższych studiach. Obiecywano im wszystko. System socjalistyczny nadal bankrutuje. I nikt nie ma odwagi z wszelkiej maści lewicowców państwu powiedzieć, że rola państwa opiekuńczego się na dziś skończyła. Państwo nasze jest zadłużone. Ja już żyję na konto naszych prawnuków. My dzisiaj żyjemy na konto naszych wnuków i prawnuków. Miejmy tą świadomość, że zostawiamy młodym ojczyznę zrujnowaną. Wolny rynek zawsze nas obroni. Wolny rynek zagwarantuje nam silną gospodarkę. Zabezpieczy państwo przed zewnętrzną inicjatywą. Zabezpieczy nam naszą suwerenność. Od tego nie ma odwołania. I naszym zadaniem Kongresu Nowej Prawicy jest, abyście państwo zrozumieli, że cała społeczność musi bronić owoców wolnego rynku. Jak również podstawowym zadaniem jest, żeby bronić nas i umożliwić wszystkim, jak tu jesteśmy, dostępu do owoców wolnego rynku. Dlatego musimy walczyć z monopolami, z korupcją, z licencjami, szanowni państwo, wszelkimi koncesjami, jak również wszelkim działaniem prawnym zabronionym. Jest to nasze podstawowe zadanie, jeżeli chcemy mieć jakiekolwiek dobrobyt. Jeżeli chcemy być bogaci, inaczej tego nie będzie. Okazało się w postulatach rewolucji lewicowej, postulatach ich władzy i rządów, że nie ma alternatywy dla wolnego rynku. Dlatego ci młodzi ludzie idą pod hasłami. Domagamy się wolności, prawa do własności i sprawiedliwości, silnego prawa, które nas będzie chroniło przed wszelkimi monopolami, przed wszelkimi związkami zawodowymi. Szanowni Państwo, w różnych krajach różni przedstawiciele władz wymyślają najróżniejsze sposoby okradania swoich obywateli. Najgorszym z nich, a najgorszym to znaczy najgłupszym i najbardziej krzywdzącym, jest podatek dochodowy. Podatek, który niezależnie od tego, czy jest progresywny, liniowy, czy regresywny, jest karą. Podatek, który jest karą. Za
Podatek, który jest karą za uczciwość, który jest karą za pomysłowość. Szanowni Państwo, pewien amerykański ekonomista, człowiek, który otrzymał Nagrodę Nobla, Milton Friedman, powiedział kiedyś: jeżeli płacicie ludziom za to, że nie pracują, a każecie ich podatkiem dochodowym za to, że pracują, nie dziwcie się, że macie bezrobocie. Szanowni Państwo, 73% to są dane Głównego Urzędu Statystycznego, które mówią, że 73% osób, które pobiera zasiłek socjalny, wcale tego zasiłku nie potrzebuje. A to oznacza, że wśród obywateli jest duża grupa osób, które ciągną zasiłek tylko dlatego, że nie chce im się pracować, albo po prostu im się to nie opłaca. Szanowni Państwo, jest także druga grupa obywateli. Obywateli, którym się zasiłek socjalny nie przysługuje. Ci obywatele nie mogą związać końca z końcem tylko dlatego, że muszą od rana do wieczora harować na tych, którym się nie chce albo nie opłaca. Kongres Nowej Prawicy opowiada się za likwidacją podatku dochodowego. Nie wiem, czy wiecie, ale za każdą stówę, którą wam ukradną, rząd polski musi wydać 30 zł. Czyli jeżeli płacicie stówę podatku dochodowego, tak naprawdę do budżetu państwa wpływa tylko 70 zł. Reszta jest marnotrawiona. Szanowni Państwo, drodzy poznaniacy, możecie zadać mi pytanie teraz, skoro ja tak krytykuję ten podatek dochodowy, to z czego się nasze państwo otrzyma? Odpowiadam: z VAT-u, chociażby z VAT-u. VAT też należy zlikwidować, ale póki co Unia Europejska nam na to nie pozwala i uważamy, że państwo polskie może się utrzymać ze samego VAT-u. Dlaczego? Bo proszę Państwa, im więcej pieniędzy w waszych kieszeniach, tym więcej wydacie, tym więcej kupicie. A im więcej produktów i usług kupicie, tym więcej potrzebnych rąk do pracy. Im więcej potrzebnych rąk do pracy, tym mniejsze bezrobocie. I tak się właśnie zamyka koło. Chcemy mniej bezrobotnych, więcej pieniędzy w waszych kieszeniach, a mniej pieniędzy w budżecie państwa. Szanowni Państwo, w naszym społeczeństwie żyją też osoby, które pracują na czarno. Na szczęście jest ich bardzo dużo. Dlaczego mówię, że na szczęście? Bo pracodawca za osobę, która pracuje na czarno, nie musi zapłacić podatku dochodowego ani ubezpieczenia. A to oznacza, że na jedno miejsce może zatrudnić dwóch lub trzech pracowników zamiast jednego. Co to dalej oznacza? Zamiast dwóch bezrobotnych mamy dwie osoby pracujące, które może i nie płacą podatku dochodowego, ale za to za swoje ciężko zarobione pieniądze kupują rzeczy w sklepie, kupują rzeczy w marketach i płacą podatek VAT. Podsumowując, podatek dochodowy jest zbyt wysoki, jest uciążliwy, szkodliwy i należy go nie obniżyć, a zlikwidować. Po prostu uciąć łeb. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwa, moje nazwisko Janicki. Chciałbym Państwu powiedzieć taką pokrótce o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Chciałbym Państwu powiedzieć o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Tak naprawdę, jak wyliczyła moja księgowa, z naszego wynagrodzenia brutto zabierają nam ponad 42%, z czego 19% składa się na ubezpieczenie emerytalne, 8% jest to ubezpieczenie rentowe, następnie ubezpieczenie chorobowe 2,5%, to nam daje oczywiście wypadki, że jesteśmy chorzy, będziemy 4, to 80% wynagrodzenia zapłacane. Następnie ubezpieczenie zdrowotne około 10%, dalej fundusz pracy 2,5% i bankowe 1,6%. Tak jak wcześniej wspominałem, to daje razem 40%. Z czego? Oczywiście w wieku 67 lat. Mówię o ludziach, którzy teraz jako młodzi pracują na swoją emeryturę. Przypadku, że mają emeryturę, to ręce, które płaciliśmy przez całe życie, na rentach
8%. Ona po prostu przypada. Nie dostaniecie tych pieniędzy nigdy. To jest niemożliwe. Tak samo, jeżeli Państwo nie mieliście na emeryturę tylko na ręce, z powodu, nie wiem, złamanego palca czy coś innego, to dostaniecie ręce, które byście pracowali 8%, a 19% emerytury przepada. Jeszcze więcej pieniędzy. Ciekawą rzeczą tego jest, że pracodawca, który za pracownika płaci na fundusz pracy 2,5%, moja księgowa nie była w stanie znaleźć informacji, na co te pieniądze tak naprawdę idą. 2,5%, weźmy na przykład, nie wiem, kierowcę ciężarówki, który średnio brutto zarabia 4000 zł. To z tych 4000 zł, 100 zł to miesięcznie pracodawca musi zapłacić na fundusz złotych, na fundusz pracy. 100 zł razy 12 miesięcy daje nam 1200 zł. 1200 zł spokojnie możemy zaoszczędzić, chociażby odkładać na konto albo na cokolwiek innego, na co sobie oczywiście życzymy. Tak pokrótce jeszcze chciałem powiedzieć, administracja publiczna składa się z 650 tysięcy pracowników. To jest około 2 razy więcej niż ile pracuje w Niemczech. Oczywiście mówię o administracji publicznej. W Polsce w porównaniu do liczebności Niemiec. Nas jest około 36 milionów. Niemczech jest ponad 2 razy więcej, około 80. Czyli czysto teoretycznie powinniśmy mieć jeszcze o przynajmniej połowę mniej administracji publicznej niż jest w Niemczech zatrudniona. Ponadto budżet GUS-u wynosi 162 miliardy złotych. To jest budżet roczny ZUS, na którym wszyscy zbieramy. Utrzymanie administracji publicznej kosztuje rocznie 32 miliardy złotych. Powtarzam, 32 miliardy złotych. Między innymi dlatego, zdaniem również pana profesora Krzysztofa Rybińskiego, rosną podatki, bo musimy utrzymywać biurokratów. Średnia pensja biurokracji wynosi 4000 zł. Dziękuję. Ale czym konkretnej prawicy różni się od innych partii politycznych? Przede wszystkim, wolność jest to, że my nie obiecujemy wam kiełbasy wyborczej. Kiełbasy wyborczej w postaci różnorakich dani od państwa, różnorakich dodatków socjalnych i tych innych, za które państwo zapłacicie. Bo to wszystko, co daje wam rząd, to wszystko jest waszych pieniędzy. Wobec tego macie tych pieniędzy coraz mniej. Szanowni państwo, jeżeli rząd dawa 100 zł, to w podatkach zabierze 120 zł. Ale zrobi to tak sprytnie, abyście widzieli tą kiełbasę wyborczą, ale nie widzieli tych pieniędzy, które wam się zabierze. Szanowni państwo, za chwilę zapraszamy na happening, w którym będziemy grzeć wypłatę i pokazywać, ile tak naprawdę państwo zabiera wam jako obywatelom. Im niższe podatki, tym więcej pieniędzy w waszych kieszeniach. Im więcej pieniędzy w waszych kieszeniach, tym większy rozwój gospodarczy. Im większy rozwój gospodarczy, tym większy dobrobyt. Dziękuję za uwagę. Pierwszym podstawowym problemem jest to, że pracodawca, chcąc zatrudnić kogokolwiek, narażony jest na opłaty, tak zwane koszty pracodawcy. To są różnego rodzaju składki, podatki drobne, które w sumie dają nam sumę jakieś 680 zł, stanowi 20% pensji w zasadzie każdego pracownika. Są one po prostu kradzione, bardzo zrobione, wielu względach to idzie. W ten sposób jesteśmy okradani. Kolejnym problemem jest podatek dochodowy. Jest niczym innym jak grabieżą. Za to, że chce nam się wstać rano, iść do pracy, wykonywać jakieś tam czynności, zadania. Państwo wie lepiej, jak nam pomagać, dlatego musimy też chodzić na NFZ i ZUS. Dodam tylko, że suma na NFZ to jest 260 zł,
czy koszt pensji, jaką założyliśmy, to w ciągu roku daje ponad 3000 zł. Za tą sumę, za 3/4 tej sumy można spokojnie ubezpieczyć się w prywatnej klinice, która ma zdecydowanie lepszy koszyk świadczeń niż to, który nam gwarantuje NFZ. Zresztą wszyscy wiemy, jak to działa. Emerytury i tego typu świadczenia, które spokojnie moglibyśmy sobie sami rozkładać. Pensji, które w sumie tego wszystkiego, co wynosiło 4035 zł dokładnie, daje pracownikowi 2400, które i tak jest zgrabione przy każdym zakupie, VAT, akcyza i różne inne ukryte podatki. Przy każdym wizycie w sklepie, jakichkolwiek usługach, korzystaniu z doradztwa, czegokolwiek. Dziękuję.